Dzień dobry, witam bardzo serdecznie Panie Łukaszu. Odpowiadam na Pana pytanie. Pod względem samorozwoju, gdzie lepiej pracować? Korporacja czy software house? Pyta Pan Łukasz. Pod względem samorozwoju, gdzie lepiej pracować? Korporacja czy software house? Czy korporacja? Czy software house? No, software house wygląda tutaj lepiej według kart. Natomiast tutaj mamy jakby zatrzymanie energetyczne, no ale po kolei. Jeżeli chodzi o korporacje, co jest na tak ósemka denarów? Ósemka denarów mówi o takim szlifowaniu, takiej koronkowej pracy, tak? O takim dziubaniu wręcz, jeżeli chodzi o korporacje, tak? Tutaj jakby takie, no, wymagany jest bardzo duży jakby wysiłek energetyczny i też intelektualny włożony po prostu w pracę tutaj w korporacji. Także, no, na pewno może taka monotonna praca czy samorozwój, no tak, no niekoniecznie tutaj wygląda aż tak dobrze. Co jest na niej? Karta Asa Buław. No As Buław to jest karta zmian, karta taki ognista, buławowa zmiana, tak, intensyfikacja działań, no ale również takie przeżycia po prostu, tak, doświadczenia, które gdzieś tam nas uczą pewnych kwestii, no ale to jest w negatywie, czyli gdzieś tam, no, w korporacji nie widać takich zmian, nie widać jakichś takiej intensywnych działań, tak, właśnie w kierunku samorozwoju, no czegoś takiego tutaj nie ma według kart. No i karta Rada to jest drzewko życia. Drzewko życia to jest karta stop, blokada. Drzewko życia mówi o tym, że wydarzą się takie sytuacje, które po prostu pochodzą z przeznaczenia, tak, z losu. I te sytuacje nie wiemy, jakie to są, tak, zdarzenia, natomiast one będą miały wpływ na dalsze tutaj losy, na dalsze decyzje, na dalszy bieg zdarzeń, także no, jest zatrzymanie po prostu energetyczne również, tak, jest zatrzymanie, blokady z jakiegoś powodu, no, tutaj karty chcą taką informację przekazać, no, dołożyłam sobie jeszcze dwie karty, żeby tutaj dointerpretować i mamy szóstkę buław i rycerz dolarów. Rycerz dolarów, tak? Szóstka buław, no, mówi co prawda o zwycięstwie, ale również mówi o słomianym zapale. Rycerz denarów zaś mówi generalnie też o dobrych informacjach, newsach, ale również rycerz denarów mówi bardzo często mi o tym, że po prostu no, czujemy się jakoś słabo, tak, w pewnym sensie, że czujemy, że za wysokie progi, czy też, że nie damy rady, że nie jesteśmy w tym odpowiedni, tak, odpowiednia osoba na odpowiednim miejscu, to, że tak nie czujemy się pewnie, tak, także no, raczej to jest słomiany zapał, no i wynikający z tego, że no, nie czujemy się pewnie, no tak to wygląda, no i to drzewko życia też blokuje jakby energię, także no nie wygląda to dobrze, aż tak, natomiast jeżeli chodzi o software house, to co jest tak, szóstka denarów mówi o tym, że ktoś wyciąga do nas jakby pomocną dłoń, tak, albo my również do niego wyciągamy, to jest karta, taka typowa karta szansa, tak, które są już za rogiem, wystarczy po prostu po nie sięgnąć, czyli jak najbardziej, również ta karta mówi często o różnych dotacjach, o dofinansowaniach, tak? Jakichś takich dodatkowych, niespodziewanych pieniążkach, także no bardzo fajnie. Co jest na nie dwójka buław? No tutaj według kart nie warto czekać, tak? Bo dwójka buław mówi o czekaniu, o bierności, o takim braku działania, no ale to jest w negatywie, czyli nie warto. Oznacza to, że oznacza to po prostu, że gdzieś tam nie warto, bo czekanie będzie tutaj niekorzystne, natomiast karta Rada Rycerz Kielichów, no Rycerz Kielichów mówi o tym, że nawet jeżeli tutaj czekanie, tak, czy też jakaś bierność, tak, tutaj jest w negatywie, czyli ona jest niekorzysta, czekanie jest niekorzystne, bierność jest niekorzystna, no ale będzie niekorzystna, ale ona jakby, no być może będzie musiała mieć miejsce z jakiegoś powodu. I karta Rada, dlatego też Rycerz Kielichów, no, powrót do spraw, które gdzieś tam były, wydają się być zamknięte, wydają się być za nami, no a jednak nie. Czyli karta Radzą, no, powróć do tego pytania, do tej opcji, ale za jakiś czas, czyli że, no tak to wygląda po prostu, należy powrócić do tej opcji i to będzie bardzo korzystne, ale za moment, jeszcze nie teraz, z jakiegoś powodu i mimo, że
ta bierność, tak, brak działania jest w negatywie, to jednak mimo to może ono po prostu musi mieć miejsce, mimo że będzie przeszkadzała w jakiś sposób, ale powrót do tego pytania, do tej opcji za chwilę. Dołożyłam sobie jeszcze dwie karty, gdyż to no, bardzo takie niecodzienne, bardzo niecodzienna konfiguracja. I tak, piątka buław i dwójka kielichów, czyli piątka buław mówi o, no, taka, o takiej szamotaninie, generalnie o takie walce argumenty, o walce na przykład o stanowisko właśnie, tak? Na przykład, czy też, no, to może być rekrutacja, tak, rekrutacja jakby, ale taka bardzo, no, aktywna, że tak powiem, tak, czyli no takie raczej waleczna, walecznie nastawieni ludzie, niestety, tak, no bo to nie jest fajna karta, no, ale można sobie z nią poradzić, także spokojnie. Dwójka kielichów jest finalnie, a to jest karta spełniająca marzenia, to jest przepiękna karta, ona mówi o, no w miłości jest najpiękniejsza, tak mówi o takim prawdziwym uczuciu, natomiast w każdym innym aspekcie również. I tutaj mi wygląda na to po prostu, że teraz będzie jakieś przeczekanie na chwilę, karty radzą, by Pan powrócił do tego pytania za moment, gdyż dalej mamy piątka buław, czyli taki jakby proces rekrutacyjny, no ale mówię taki, no dosyć waleczny. I finalnie, proszę bardzo, dwójka kielichów, czyli pierwsze miejsce. Czyli stanowisko wymarzone, czyli zwycięstwo, czyli pierwsze miejsca, tak? Najwyższe noty, to jest fantastyczna karta. Mówi o spełnionych marzeniach, o spełnionych życzeniach, o tym, że o takich spotkaniach, ale bardzo konstruktywnych, tak? Czyli na przykład rozmawiamy na temat umowy, tak? Czy tam kontraktu. Rozmawiamy na takie tematy, i one jakby są bardzo korzystne, tak, dla nas, są bardzo na przykład korzystne warunki, tak, i to jest właśnie taka piękna karta, dwójka kielichów, no, nie ma tu nic negatywnego, wręcz odwrotnie, i w tym jakby w Software House będzie Pan się czuł po prostu, no, odpowiednią osobą na odpowiednim miejscu, tak, to rzeczywiście będzie już takie zdarzenie z ze spełnionymi marzeniami. No tak według kart to wygląda. Czyli finalnie jak najbardziej tutaj warto, natomiast jeżeli chodzi o korporacje, no to niekoniecznie, ale Software House pod względem samorozwoju jest zdecydowanie według kart lepszy. Dziękuję bardzo za zaufanie, życzę wszystkiego co najlepsze, samych sukcesów, do usłyszenia, do zobaczenia.